Jakie koszty pracy zdalnej ma obowiązek pokryć pracodawca? Po pierwsze, są to koszty narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz ich instalacja i serwis. Po drugie, są to koszty energii elektrycznej oraz dostarczania usług telekomunikacyjnych. Jeśli pracodawca nie dostarcza narzędzi, materiałów lub innych usług do wykonania pracy zdalnej, może wypłacać pracownikom ekwiwalent lub ryczałt, biorąc pod uwagę normy zużycia oraz ceny rynkowe. Ryczałt jest ustalany na podstawie przewidywanych kosztów, natomiast ekwiwalent na podstawie kosztów rzeczywistych. Zarówno ekwiwalent oraz ryczałt ustalone w prawidłowych wartościach nie stanowi podstawy ani do podatku, ani do składek ZUS. Ważne jest jednak, aby sposób ustalania tych składników był dobrze opisany w aktach wewnątrzzakładowych lub w porozumieniu z pracownikami.